Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na drugi odcinek z serii Denko. Kto oglądał pierwszą część, to zna już to pudełko. Tutaj właśnie wrzucam kosmetyki, które zużyłam. Pamiętajmy, że oprócz kupowania i gromadzenia kosmetyków powinniśmy je też zużywać. I już patrzymy, co tym razem zużyłam. Kto jeszcze nie widział pierwszej części, to oczywiście jest playlista, gdzie będą wszystkie odcinki właśnie z Denka, także Was zapraszam. Tu też zostawiam Wam oczywiście miniaturkę. Gdybyście nie mogli kliknąć w link, który Wam zostawiam do filmu, to zawsze możecie znaleźć po miniaturce, ale u mnie filmy są ładnie posegregowane seriami w playlisty, więc bardzo łatwo i szybko gwarantuję Wam, że odnajdziecie ten odcinek. Tak, jeszcze przypominam, że jeśli podoba Wam się ta seria, to nie zapomnijcie o łapeczce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Ja już nie przedłużam. Łapeczka w górę, serduszko w komentarzu i oglądamy. Tym razem zaczniemy od kremów do rąk i jeżeli chodzi o ręce, to ja muszę ciągle smarować je kremem. Ta ręka jest najgorsza. Nie wiem, co tutaj jest, czy to jest AZS, czy to jest przemrożona ręka, nie mam pojęcia. Dermatolog też nie umie mi na to na razie odpowiedzieć, więc kremy do rąk, jak jest zimno, to muszą być w użytku cały czas, jeszcze raz, cały czas. Mam je w każdym pokoju, mam je w łazienkach, także zawsze kremy do rąk muszą być, więc zużywam tego dużo i często i różne. Więc pierwszy jest taki, jest to Isana Repair. Bardzo fajny krem do rąk, nie jest jakiś drogi. Kupiłam go pierwszy raz na promocji minus 50%. Ta promocja była na kosmetyki oznaczone Czujesz Klimat i właśnie ten kremik wchodził na tą promocję. Niestety ceny podrożały ostatnio w Rossmanie i tak fajnie wychodzi, też szczególnie na promocji. Jeżeli chodzi o jego zapach, to tak pachnie delikatnie, sama jego konsystencja jest biała i jest on dosyć gęsty, bardzo fajnie nawilża i tak wygładza te ręce. Tutaj jest napisane, że jest doskonałe po częstej dezynfekcji, jest allantoinem, kompleksem naturalnych olejów. Bardzo fajny, na pewno do niego wrócę, znaczy na pewno do niego wrócę, to jest już stuprocentowo pewne, bo kupiłam drugie opakowanie i właśnie na mnie czeka, aż zużyję kolejne, bo jeszcze wiecie, sprawdzam, który krem do rąk będzie na pewno najlepszy, ale ten bardzo dobre na mnie wrażenie wywarł i rzeczywiście te moje ręce nie były czerwone i też te suche skórki były dosyć mocno ograniczone, bo u mnie to jest tak, że wystarczy, że umyję ręce i raz nie posmaruję po tym myciu rąk kremem i one już są suche, przynajmniej ta ręka. Także naprawdę bardzo fajnie sobie radził i jak za tą cenę, za tą pojemność i to, że jest też wegański, to naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejny krem do rąk i jest to Rączki Całuję krem do rąk Lotos i Jaśmin. Proszę bardzo, wygląda tak, bardzo ładny. Zapach jest też bardzo ładny, kwiecisty, taki dosyć, nawet powiedziałabym, że troszeczkę duszący, no bo gdzieś tam jest bardzo mocno intensywny, jest troszeczkę mniejszy, bo ma 75 ml i też kupiłam go na tej właśnie promocji Czujesz Klimat, to było w listopadzie, tak mi się wydaje, i nazywa się bardzo ładnie Rączki Całuję, więc skusił mnie tą nazwą i też właśnie tym, że był w promocji, no i tym, że miał w środku jaśmin. No mi tutaj on jaśminem za bardzo nie pachnie, co nie zmienia faktu, że bardzo ładnie pachnie. Do niego raczej nie wrócę, bo oprócz tego, że ładnie pachnie, to na takie bardzo mocno suche ręce raczej mi nie pomógł. Nie dawał sobie aż tak rady, jak na przykład ten z Isany, aż tak dobrze nie nawilżał. Jeżeli nie macie większych problemów z dłońmi, chcecie je tylko dodatkowo ochronić i nawilżyć, to ok, ale jeżeli macie bardzo duże problemy z dłońmi, to ten z Isana, a ten raczej nie, bo po prostu jest zbyt słaby. Jego bardzo szybko zużyłam, bo musiałam używać go częściej niż tego z Isany, dlatego szybko zużyłam, a efekt nie był aż tak dobry, jak właśnie na przykład przy tym kremie z Isany. Policzcie już, ile razy powiedziałam Isany. W każdym razie, jeżeli macie duże problemy z rękami, z suchością, to raczej nie. Chociaż tutaj jest napisane, że ma ekstrakt z kwiatów jaśminu, ekstrakt z kwiatów lotosu, masło shi, witaminy A, E, F, olej słonecznikowy, olej ze słodkich migdałów. Także całkiem sporo, no ale tak jak mówię, na moich rękach aż tak dobrze nie działał. Było ok, jeżeli nie macie dużych problemów z suchością dłoni, to super, ale jak macie właśnie takie problemy, że macie czerwone ręce, duże, skórki suche, no to to aż tak sobie nie da rady. Następny! I tym razem jest to żel do mycia twarzy delikatny z marki Senelle. Jest to delikatny żel saponinowy do mycia twarzy. Pierwszy raz się spotykam z taką nazwą jak saponinowy, także nie wiem, co to znaczy. Z tyłu mamy napisane, że żel przygotuje Twoją skórę do porannego i wieczornego rytuału pielęgnacji. Dzięki obecności destylatu z róży damasceńskiej, ekstraktu z chmielu i brzoskwini ma właściwości tonizujące i oczyszczające, reguluje wydzielone sebum, optymalnie nawilża i pomaga utrzymać naturalną warstwę ochronną skóry. Jest wynajny, a jego niewielka ilość dokładnie czyści Twoją cerę. Idealnie współgra z olejkiem hydrofilnym do demakijażu twarzy.
I mamy nanieść porcję żelu na wilgotną skórę i masować minutę, dwie. Jeżeli chodzi o ten żel, był bardzo fajny i rzeczywiście, jeżeli szukacie czegoś delikatnego, bardzo delikatnego do skóry twarzy, to będzie super. Ja używałam go rano, bo gdzieś tam wieczorem wydaje mi się, że był troszeczkę za słaby. Co prawda domywał, bo używałam, ale ja potrzebuję takiego naprawdę mocnego oczyszczenia wieczorem, żebym była pewna, że ta skóra jest czysta. Muszę czuć, że ten produkt się pieni i dobrze oczyścił, to jest takie, wiecie, złudne wrażenie, ale tak wolę, bo jeżeli chodzi o potem czyszczenie, bo ja zawsze suszę twarz chusteczką, to widzę, czy mam jakąś resztkę na twarzy makijażu, bo po prostu chusteczka jest wtedy brudna i wtedy trzeba umyć jeszcze raz, więc w tym wypadku też nie widziałam, żeby tam resztki makijażu zostawały, no ale tak jak mówię, używałam rano, używałam z mamą i on dosyć szybko się skończył. Było to 2-3 tygodnie. Jeżeli chodzi o tą konsystencję, to ona jest bardzo leista. Nie jest taka gęsta, dlatego myślę, że on szybciej się kończy. Tu jest tutaj 150 ml, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś ma bardzo problem z przesuszeniem, to to jest super, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo delikatne. No i gdyby to wystarczało na jeszcze dłużej, to by był to naprawdę mój hit. Ale tak czy inaczej, mam ochotę do niego wrócić i podejrzewam, że do niego wrócę, bo tak jak mówię, bardzo fajnie się sprawdzał rano, był delikatny, fajnie mył. On się za bardzo nie pieni, więc uważajcie, jeżeli lubicie pieniące się kosmetyki, no to on aż tak mocno się nie pieni. Właściwie bardzo słabo się pieni, ale tak czy inaczej przy masowaniu go po skórze bardzo ładnie właśnie tą skórę gdzieś tam oczyszcza, więc ogólnie polecam, bardzo fajne, ale jeżeli lubicie bardzo mocno pieniące się kosmetyki, no to nie będziecie zadowoleni, bo tutaj tej piany nie uzyskacie. Serum do twarzy z Yumi, tutaj mamy regenerujące i bardzo fajne. Bardzo fajnie się sprawdzało, używałam go wtedy jak chodziłam też na PRX-a z mikronakłuwaniem, z dermapenem, to naprawdę ta skóra była, wiecie, taka podrażniona, więc tutaj fajnie działał, fajnie tutaj sobie poradził z regeneracją i mamy tutaj ceramidy, niacynamid, aloes, glukonian, cynku, alantoinę i ekstrakt z awokado, więc jeżeli ktoś ma uczulenie na aloes, to daleka od tego, albo jeżeli Was zapycha aloes, to nie, bo Yumi ogólnie, tak jak widzicie, ma w składach aloes, więc zawsze w każdym serum aloes jest. Jeżeli nie macie alergii, nic Wam aloes nie robi, to bardzo fajne, niedrogie. Ono jest na przykład stacjonarnie w Hebe i wchodzi też na promocję. Myślę, że to jest całkiem spora konkurencja dla Nakomi, bo bardzo fajne to serum. Co prawda Nakomi ma o wiele większy wybór, jeżeli chodzi o te kosmetyki, o te sera do twarzy. Tak czy inaczej, bardzo fajny kosmetyk, fajnie regenerował skórę. No i też ten skład, te składniki aktywne są całkiem fajne. Tutaj ceramidy zawsze super. I niacynamid dodatkowo będzie fajnie działał właśnie na jakieś tam niedoskonałości, także ekstra polecanko. Zużyłam też taki szampon z Isany. Jest to szampon przeciwłupieżowy, ale on podobno jest bardzo fajny, ma też bardzo taki skład spoko. Słyszałam, bo dosyć naturalny. Tak mi się wydaje, że to o tym. Skusiłam się, on jest niedrogi i bardzo fajnie się pieni. Bardzo fajnie doczyszcza skórę głowy. Wydaje mi się, że on dosyć mocno doczyszcza, więc nie używałam go takiej codziennej pielęgnacji, tylko raz na tydzień, żeby domyć dobrze tę skórę głowy. Fajny. Po prostu fajny, jak na moją skórę taką z atopowym zapaleniem skóry, czy atopowym zapaleniem skóry, na ten moment nie jestem w stanie Wam w 100% powiedzieć, co to jest. To naprawdę fajnie, fajnie działał. Ważne jest to, że przy tej suchości głowy bardziej jej nie wysuszał i też nie podrażniał, nie było jakiegoś tam swędzenia czy coś takiego, więc ekstra dobrze mi się sprawdził i do niego na pewno będę wracać. Zużyłam też taki krem do twarzy z Bandy. Bardzo lubię Bandy, jest to całonocna kuracja nawilżająco łagodząca. I tutaj mamy napisanie, że to jest intensywnie kojąca kuracja na noc, przywraca komfort prawidłowego nawilżenia, wygładza, regeneruje i uelastycznia naskórek, redukuje szorstkość, przesuszenie, objawy nadwrażliwości, cery. Składniki aktywne skutecznie łagodzą podrażnienia, wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry i nadają uczucie miękkości. Możecie ten produkt stosować jako krem lub nałożyć jako maskę i pozostawić na 15 minut. Jest tutaj 75 ml. Jeżeli chodzi o opakowanie, to ono jest takie próżniowe, więc tutaj do końca ten krem sobie fajnie zużyjecie. Bardzo polecam. Nie używałam jako maski, używałam właśnie na noc. Świetnie regeneruje, świetnie nawilża. Jest to bardzo treściwy krem, bardzo taki gęsty, bogaty. Więc jeżeli lubicie właśnie takie kremy, potrzebujecie czegoś bardzo mocno nawilżającego, to bardzo, bardzo Wam polecam. Dostępne na stronie Bandy albo w Hebe i też wtedy wchodzi na promocję. Następny kosmetyk. W tamtym roku kupiłam taki świąteczny zestaw z Laneige, bo w środku była maska do ust, którą sobie użyła moja mama. I była też maseczka, taka mała do twarzy. Ja bardzo lubię te maseczki z Laneige. Tutaj akurat była Water Sleeping Mask w wersji lawendowej.
Czy to klasyczna, ta niebieska, czy to lawendowa, obie mi się dobrze sprawdzają, bardzo lubię. Lubię nałożyć sobie taką grubą warstwę na noc, raz na jakiś czas i rzeczywiście ta skóra jest taka fajna, napięta, nawilżona rano, także można właśnie sobie kupić taką małą pojemność, 15 ml na kilka razy starczy. Bardzo lubię, bardzo polecam, ładnie pachnie, są jeszcze różne inne wersje. To przy kolejnych dękach będę Wam pokazywać, bo mam chyba wszystkie, także zobaczycie wszystkie te maseczki z Laneige. Z kolorówki zużyłam właśnie taki liner od NYXa, Matte Liquid Liner. Tak on wygląda. Jest on w pędzelku, jeszcze Wam tutaj pokażę dokładnie, niech się ładnie wyostrzy. Całkiem spoko był, nie pękał, ładna czerń. Czy mnie zachwycił? Chyba nie do końca. Po prostu bardzo dobry liner, czarny, niepękający, czego chcieć więcej, też się jakoś za bardzo nie rozlewał. Nie wiem czemu w sumie tak mówię, że jakoś tak nie mam takich wspomnień z nim, żebym musiała go kupić. Teraz już się troszeczkę, wiecie, no już się popsuł, bo już trochę leżał, więc ta resztka się popsuła. Całkiem okej. Okej liner, który na pewno nie zawiedzie. Tyle mam do powiedzenia, nie jest to jakieś och, ach, wow i nie wiadomo co, ale bardzo dobry liner. Matowy. No powiedzmy, że był matowy, chociaż ja jeszcze takiego totalnie matowego linera nie znalazłam. Jak coś chcę, żeby było matowe, to nakładam po prostu kreskę cieniem. No. Dajcie znać, czy znacie ten produkt. I ostatni to znowu szampon. Jest to szampon z Pharmacelis. Wygląda w ten sposób. Jest to już kolejny produkt, który zużyłam. Tutaj akurat poleciła mi tutaj pani dermatolog, więc go używam co jakiś czas. Jest to skoncentrowany szampon wzmacniający łodygę włosa, hakeratinum, powiedzmy, że tak to się czyta. W każdym razie całkiem spoko, bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie się pieni, więc używam, tylko raz na jakiś czas używam czegoś mocniejszego, żeby bardziej domyć tą skórę głowy, ale ogólnie całkiem spoko, możecie sobie spróbować, ale jeszcze nie znalazłam takiego idealnego szamponu, który by fajnie gdzieś tam skórę głowy jeszcze troszeczkę nawilżał, ale ogólnie całkiem przyjemny. To wszystko, co zużyłam tym razem. Dajcie znać, czy podoba Wam się ta seria. Jestem ciekawa, co Wam się udało zużyć od ostatniego dęka. Czy w ogóle coś Wam się udało zużyć od ostatniego dęka? Także koniecznie mi napiszcie, czy coś się udało, co się udało, albo że się nie udało. Wszystkie opcje będzie fajnie przeczytać. Oczywiście, jak zawsze, pytanie do Was, czy robić kolejny odcinek. Chciałabym, jeżeli lubicie tę serię, to oczywiście będę robić kolejne denko w kolejnym miesiącu. Na dziś to już wszystko. Oczywiście pamiętajcie o łapeczce w górę i subskrypcji. Dzięki temu mogę się tutaj dla Was rozwijać i kanał fajnie idzie do przodu. Bardzo dziękuję Wam za to, że mogliśmy spędzić wspólnie te kilka minut. Dajcie znać, czy znacie któreś z tych kosmetyki, jakie są Wasze do nich odczucia, bo to wiadomo, co kosmetyk, co człowiek, to inne odczucia, więc fajnie będzie o tym poczytać. Może któregoś kosmetyku też nie znacie, to też dajcie znać. Jak zawsze zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, a my widzimy się już niedługo, bo dodaję 3 razy w tygodniu, a pomiędzy są shortsy, także codziennie na kanale coś się dzieje. Do zobaczenia, dzięki Wam jeszcze raz za spędzenie wspólnego czasu. Pa!